Dzień dobry, nazywam się Mikołaj Kozub, mam 11 lat. Dziś opowiem wam o mojej wizji przyszłości. Opowiem o wszystkim wspaniałym, co może nas czekać za kilkanaście lat. Powiem także o pewnych moich troskach, ale pozwólcie, że wszystko bardzo dokładnie wam wyjaśnię. Na początek zastanówcie się proszę, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Widzicie oczami wyobraźni? To przejdźmy dalej. Przeanalizujmy sobie, jak taka przyszłość może wyglądać. A żeby rozpocząć temat optymistycznie, zacznijmy od plusów. Po pierwsze, bardzo rozwinie się medycyna. W przyszłości medycy będą stosować najnowocześniejsze metody leczenia wielu chorób, a te, które dzisiaj są nieuleczalne, za kilkadziesiąt lat będą prostym przeciwnikiem do pokonania. Drugim plusem jest rozwój podróży, a konkretnie tych lotniczych. Konstruktorzy wciąż poszerzają wiedzę na temat ulepszania latających maszyn. Kto wie, być może ten rodzaj transportu w przyszłości rozwinie się tak bardzo, że z Warszawy do Nowego Jorku będziemy latać niespełna 2 godziny. Po trzecie, w przyszłości będziemy wykonywać zawody, o których dzisiaj nawet by nam się nie śniło. Na przykład telechirurg, choreograf dronów, górnik słoneczny czy organizator starości. Tych plusów jest jeszcze wiele. Mógłbym wymieniać w nieskończoność. Wydaje się, że przyszłość to dosłownie bajka, że będziemy żyli niczym bogowie. Ale chwila, chwila. Czyż nie wydaje się to podejrzane? Czy przyszłość to naprawdę tylko same plusy? Otóż nie. Przyszłość to również niebezpieczeństwa. Globalne ocieplenie, przeludnienie, smog czy nowe pandemie i choroby. Ale według mnie jest jedno bardzo, ale to bardzo duże zagrożenie. Zagrożenie, które mnie bardzo martwi i trapi. A mianowicie zanik relacji społecznych. Nawet dzisiaj możemy dostrzec, że coraz mniej osób rozmawia ze sobą. Problem ten przede wszystkim dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży, bo życie wielu z nas zdominowała elektronika. O! I tu wchodzimy do tematu elektroniki. Jest to jeden z czynników, który może spowodować zanik konwersacji. Dlatego według mnie czasem warto ograniczyć się w korzystaniu z nowych technologii. Teraz pewnie niektórzy z was mogą wziąć mnie za kujona, której nie akceptuję. Nie! Źle mnie oceniacie. Powiem wam w tajemnicy, że lubię sobie pograć na konsoli. A w weekendy to już nawet po kilka godzin. Przecież taka forma spędzania wolnego czasu to również relaks. Ale mówiąc to, nie chodzi mi o to, by całe dnie spędzać na graniu czy oglądaniu postów w mediach społecznościowych. Powiedzcie mi, ilu z was w swoim życiu widziało 2 młodych ludzi siedzących na ławce z wzrokiem wbitym w ekran telefonu? To nie wróży nic dobrego. Teraz zadajmy sobie kolejne pytanie. Co by się stało, jakby teraz wyglądał nasz świat, gdyby ludzie nigdy ze sobą nie rozmawiali? Bo według mnie świata, którym teraz żyjemy, by po prostu nie było. Jak ludzie rozwijaliby się, gdyby nie poszerzali swojej wiedzy rozmawiając ze sobą? Gdyby Thomas Edison nie rozmawiał ze swoimi współpracownikami, to myślicie, że opatentowałby żarówkę w 1879 roku? Nie. A jeszcze przez wiele lat wieczorami w naszych domach panowałaby ciemność. Czy myślicie, że moglibyśmy dzisiaj latać do takich odległych miejsc jak Japonia czy USA, gdyby w 1903 roku bracia Wrightowie nie rozmawiali ze sobą? Nie kłócili się na temat wynalezienia samolotu? Nie. A takie kraje moglibyśmy oglądać jedynie w telewizji. Chociażby na pewno. Telewizji też by przecież pewnie nie było. Wyobrażacie sobie, co by się stało, gdyby w 1970 roku ludzie z NASA w swojej siedzibie w Cape Canaveral na Florydzie nie rozmawiali ze sobą i nie analizowali sytuacji, w której to rakieta w trakcie misji Apollo 13 legła awarii? To by była tragedia. Astronauci zginęliby, bo zabrakłoby im tlenu. Wydaje mi się, że te 3 przykłady pokazały wam, dlaczego rozmowa jest ważna. Oczywiście można przytaczać jeszcze wiele innych, ale zabrakłoby czasu na scenie dla kolejnych mówców. Ja uwielbiam rozmawiać.
Jeśli mam tylko taką możliwość, to chętnie włączam się do dyskusji. Ale niestety okazji do tego mam coraz mniej. W szkole mogę mówić tylko wtedy, kiedy jestem pytany. Gdy zbyt często się zgłaszam, jako odpowiedź od nauczycieli słyszę: daj szansę innym. Ale dlaczego my, młodzi nastolatkowie, nie mamy lekcji w formie dyskusji? Dlaczego nie jesteśmy proszeni o wyrażanie własnego zdania lub opinii, a jedynie do wybierania pomiędzy odpowiedziami A, B lub C? Czy myślicie, że kiedy w przyszłości będziemy umieli wybierać tylko A, B lub C, to będziemy dobrymi partnerami do dyskusji? Kluczowym pytaniem w tej sytuacji jest to, czy w ogóle będziemy umieli ze sobą rozmawiać. A może zamiast tego będziemy wysyłać SMS-y i maile. Zamiast opowiadać o swoich podróżach czy wakacjach, będziemy wysyłać selfie lub emotikonkę. Z moich obserwacji wynika, że dzisiejsi nastolatkowie coraz częściej, zamiast mówić o swoich uczuciach, wyrażają je ikonami. Chciałbym, żeby po moim wystąpieniu każdy z was zastanowił się, jak ważna jest zwykła rozmowa na najróżniejsze tematy. Ja marzę, by móc porozmawiać z kimkolwiek na jakikolwiek temat. Na przykład o tym, jak Max Verstappen przygotowuje się do pierwszego wyścigu sezonu Formuły 1 w Bahrajnie. O tym, jak potoczą się losy pandemii. Albo o tym, czy łazik Perseverance w końcu znajdzie pierwsze oznaki życia na Marsie. Dla mnie rozmowa jest niezbędna niczym tlen. Ale niestety mam wrażenie, że sam mam coraz mniej okazji do takich rozmów na każdy temat. Jak już mogę porozmawiać z moimi kolegami, to prawie zawsze tematem przewodnim jest gra, a nie rzeczywisty świat. A to rozmowy o rzeczywistym świecie prowadzą do jego rozwoju. Do tego, żeby moja pozytywna wizja w przyszłości mogła się spełnić. Czy nie sądzicie, że warto byłoby trochę ograniczyć i bardziej świadomie korzystać z komórek, komputerów czy konsol do gier? Tak, aby znaleźć czas na rozmowy? Bo to jak nasz świat będzie wyglądał za kilkanaście lat, zależy tylko i wyłącznie od nas. A żeby był tym wymarzonym, najwspanialszym, warto, żebyśmy na początek zaczęli o nim ze sobą rozmawiać. Teraz pewnie niektórzy z was mogą poczuć się zaniepokojeni. Ale jak to? Rozmawiać? Tak na żywo? Twarzą w twarz? Spokojnie, to nic skomplikowanego. Sam stosuję prosty przepis. Podchodzę do kogoś, z nim chcę porozmawiać. Patrzę mu w oczy, uśmiecham się i zadaję pierwsze pytanie. Potem jest już z górki. Nie wierzycie? Spróbujcie. To prostsze niż wam się wydaje. To co? Do kogo dzisiaj podejdziecie i porozmawiacie?